Wysokiego widzimy, że rozstawia się, no właśnie co, jak pan to ocenia? No, badanie okularów jest, jak do mnie wysłali, zaproszenie, badanie okularów, no o tym to nie mówili, ale jak weszłem tam, bo było to w Leśnej, weszłem tam, no to patrzę już oni porozkładane, rower, tamten, ten, już nie pamiętam te wszystkie te, Sprzęt kuchenny był? Był sprzęt kuchenny. Sprzęt ala sportowy, pseudosportowy? Tak, rower, i na sumę 15 tysięcy. Podpisałem z nimi, znaczy wypłaciłem im, bo miałem te... Kartę. Wypłaciłem 10-15, nie przeszło, nie mogłem. Jeszcze 5. No i tak zostało 10. Czyli dałem. Podwójna wpłata była? Tak. Raz 10 tysięcy, raz 5 tysięcy. 5 nie wpłaciłem. Aha. Nie wpłaciłem 5. No bo już się rozejrzał, że nie tego i nie wpłaciłem. Czyli te 10 tysięcy panu otrzeźwiło? Tak. Jak jechał do domu i powiedział, co ja mądrego zrobił. No i zwróciłem towar, poszłem do urzędu. W urzędzie mnie tam dziewczyna pomaga. No nie wiem, jak wyjdzie. Na dzień dzisiejszy pieniędzy nie mam. A towar oddany, wszystko na legalu, wszystko jak trzeba. Jak było od początku? Jak się pan w ogóle na tym spotkaniu znalazł? No zadzwonili do mnie. Kto zadzwonił? No. Jakaś konsultantka? Tak. Konsultant. To, że będzie badanie w Leśnej Podlaskiej, badanie wzroku. No i odzwoniłem, mówię, żeby pan nie zawiódł, tylko żeby na pewno, bo no, zbieramy klientów. No mówię, nie zawiodę skoro tego. No i no, zajeżdżam tam. No to... Czy było dużo ludzi? Było dużo, było jak dużo młodych. Jak wyglądało to badanie wzroku? Badanie wzroku, zasłonili taką kurtyną, te panie okulistkie i wchodziło się, siadałeś, świeciło ci w jedno oko, w drugie oko, takim laserem zielonym, taka baterijka. No. Co z tego wynikło? Jakieś, nie wiem, jakieś opinie, jakieś wyniki tych badań, jakieś nie, wskazówki? Nie, nikt, nic nie wiesz. Później, ile to było? Minuta 8, jak to mówi się, usiadłeś, pyk, pyk. To tylko sprawdzili kolor pana źrenic. Tak, i siadali do seansu, siadaliśmy już. Tam już stał rower, wszystkie wystawy. Jak ten seans wyglądał? No, kobieta każdy towar umawiała, co, jak. Jaki to był towar? To o czym wspomnieliśmy, ten, tak, te rowery? Rowery i ten był taki ten szybkowar. Szybkowar, czyli sprzęt AGD. No, tak. No i ten azon, co to ozonuje się wodę. Aha, do tlenia. Tak. I no rower i odkurzacz, ten taki. Więc tak naprawdę chodziło o to, żeby ten sprzęt sprzedać. Tak. Żebyście byli klientami, którzy kupią ten sprzęt. Tak. I to była tak, cena z początku wygórowana, później już upuszczali cenę. Także to by kosztowało może z 20 tysięcy, ale że takie dobre się zrobiła, że zeszła na 15 tysięcy. Gdzieś nie zaświeciła, nie zadzwoniła jakaś lampka, jakiś dzwonek, że to może być oszustwo? Jak nas, no, nas takich mądrych czterech było, tak daliśmy się oszukać i tak później, jak mówię, załadował to sobie do samochodu i tak jadę do domu i myślę, no co ja najlepszego zrobił, po co mi to potrzebne. A tych trzech pana kolegów, no, macie ze sobą kontakt? Również mają taką samą sytuację? Nie mam kontaktu z nimi. Że są, nie wiemy, czy są zadowoleni z zakupu. No właśnie o to chodzi. Przy mnie jedna kobieta, no małżeństwo było, to mówi, o, będziemy rowerykiem jeździć. No rowerek może jak rowerek. Rowerek za 15 tysięcy. No. Dobrze mówię? No znaczy, on jest, nie 15 nie, bo ja wziąłem... Kilka rower, rzeczy. Tak, rower, ten szybkowar, ten azon i odkurzacz, no to wszystko na 15. Nie miał pan tego w domu, rozumiem? To miałem w domu. No właśnie. Pewnie, że miał. No to odkurzacza nie mam. Co było w tym powietrzu, że tak was to wszystko no wzięło? Tak, wie pan, tak się uszukaliśmy, no bo tak, jeden bierze, a dlaczego ja nie wezmę? No tak, no. I w tym momencie na jakim etapie jesteśmy, że ten sprzęt zwróciliście, tak? Zwróciłem wszystko na legalu i nawet i kontakt tam jest. Ta pani w urzędzie mnie pomaga. Ta jak to tutaj obsługi klienta. Tu białej. Białej. No, mówimy pewnie o rzeczniku praw konsumenta. Tak. No i teraz skierowałeś to do sądu. Mówi, jak zobaczymy, jak się odezwa, a jak się nie odezwa, no te 14 dni czy jak. No to do komórnika będzie wysyłać. No a dalej jak będzie. Natomiast to, tak, sprzęt żeście pan oddał.
odesłał pan ten sprzęt? Tak, wszystko spakowałem i ona mówi, że utrzymajle. Wszystko jest jak trzeba z mojej strony. Ale oni mnie teraz podwójnie oszukali. No bo... Pieniędzy nie zwrócili. Ja im towar zwrócił i nie mam ni pieniędzy, ni towaru. Jaki za okulary 10 tysięcy zapłacił. 10 tysięcy za okulary? No tak wyszło, i nie mam towaru, oddałem towar. Aha, bo rozumiem, że te okulary były w formie takiego gratisu. No tak, tak, to gratis. Jakie to okulary były? Ze straganu. Jak może być dalej z tą sprawą? Jeśli nie zwrócą pieniędzy, co zostaje? Sąd? Nie, to sąd teraz już do sądu, ta pani dodała. Pani rzecznik praw konsumentów. Tak, a później mówi jakiś ten, to do komornika wyśle. No jak komornik nie ściągnie, no to... No ale do komornika można wysłać dopiero po sprawie sądowej, po wyroku, mi się wydaje. No bo mówię, teraz sąd tam działa. Działa, dopiero działa, tak, sprawa tak, dopiero tak, przed nami. Tak, no. No zobaczymy, co tam sąd, ona mówi odpowie. No jak coś nie tego, to może się do komornika. No, żeby mamy dzisiaj 20, który maja, 21? Wyjdzie z tej, chyba tak, czy drugi. Pierwszy bądź drugi. Drodzy Państwo, rozmawiamy właśnie z jednym z panów na ulicy Piłsudskiego. Tak jak wspomnieliśmy na początku materiału, samochód, który Państwo widzą, przyjechała ta ekipa, która w tej sali ponownie czeka na klientów, tak. Czyli na seniorów. Chociaż nie, seniorów może nie. Wiek 45? Mój? W ogóle tych osób, które się spotykają? Różne. Mówił pan, że były też młode osoby. Byli i młode, ale to młode, wie pan, tak przyszli, wykręcili się i może mądrzejsze i poszli. Później nie przyszli po okulary. Zostali seniorzy, których najłatwiej oszukać? Tak, no starsze takie. Niech pan bierze tego do siebie, ale tak to jest, w tym momencie tak nie, to bo wygląda. Bo tak to było, no. Byli młode, ale posiedzieli trochę, jak ten seans już, nie poszli na seans. Później przyszli trochę, wykręcili się i poszli. Może przyszli po okulary, no nie wiem, no coś takiego. Czyli potem gratis tak naprawdę. Tak, tak, potem gratis. Natomiast nie kupowali tych rzeczy, za które pan zapłacił? Nie, 10 tysięcy? Czterech nas zapłaciło. W formie karty kredytowej? Poprzez tak. Czyli mają ze sobą terminal? Mają, no ja. Są przygotowani? Tak. I 5 tysięcy, które powinien pan dopłacić, rozumiem, w formie późniejszej. Tak, nie dopłaciłem. Późniejszej. Nie dopłacił pan. Nie dopłacił, wysłałem towar, bo to i skonsultował się z nimi. Że odsyłam towar, bo... no i taki dla ciebie. Podobno myk w tej sprawie jest też i taki, że podpisujecie coś na samym spotkaniu, natomiast sama umowa przychodzi już dużo po terminie 14 dni, żeby nie móc... U mnie umowa była od razu. A była od razu. Bo ja pieniądze przelałem. A tak. No, ja pieniądze przelałem. I na umowie pisało tak, że ja ich do domu zaprosił, nie tam do Leśnej, tylko ja ich do domu zaprosił. Że pan ich zaprosił do domu? Do domu na umowie było, ja tego nie czytał, a ta pani z urzędu mówi, i jeszcze dzwoni do nich, to mówi, tak umowa wygląda? To mówi, to przyjechaliście i zaprosiliście do Leśnej pana, a napisaliście, że u pana w domu byli, no to trafcie do niego. Czy była taka możliwość, albo od nich takie oczekiwanie, od tych państwa, że dowody osobiste, spisywanie danych osobowych no, podczas umowy, to no, musiało być. No musiało być, a jak? U mnie się tam dziewczyny mówią, że oni spisali nawet to co takie te ważniejsze. Newralgiczne. No. Ja się zablokował ten. Jaka pana teraz ocena tej sytuacji? Jaki apel do takich osób starszych, bądź no, zapraszanych nie... na tego typu pokazy? No to żeby, jak widzę, że tak, że te okulary tak przekazują i jeszcze jakieś seansy robią, to jest uszuste. No i koniec. Dziękuję. No. W tym momencie, drodzy Państwo, przyjechała już policja bialska tutaj pod lokal. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o interwencję.